Nie wiem, czy ja dam radę tutaj wejść jeszcze raz, bo ja już czuję ten zapach, który mnie zmiotowi. Możemy od drugiej strony spróbować? Och, dzieje, dobra. Dzisiaj kolejny dzień w słonecznym Pont-Savant. Widać, że już jest pora deszczowa, już na końcówce. A dzisiaj popowiemy wam trochę o historii tego miasta. Krótkiej, bo krótkiej, ale jednak historii. I pójdziemy na lokalny market i pooglądamy sobie, jak tu w ogóle wyglądają ulice. Pont-Savant generalnie powstało w 1975 roku, to znaczy od tego roku było sukcesywnie budowane to miasto, gdyż w 1975 roku zakończyły się wszelkie konflikty zbrojne na tych terenach, a miasto, które było stolicą prowincji, której nazwy oczywiście poprawnie nie umiem wymówić, więc ją tutaj napiszemy, zostało doszczętnie zniszczone właśnie w trakcie tych wszystkich działań wojskowych. No więc gdzieś ci mieszkańcy musieli się przesiedlić, musieli założyć swoje nowe domy, więc powstało właśnie w 1975 roku Pont-Savant. To było takie miejsce, gdzie tutaj się skumulowali ludzie i zaczęli budować to miasto. Miasto to leży w górach. Znajdujemy się właśnie na wysokości 1100 metrów nad poziomem morza. Żyje teoretycznie trochę z turystyki, ale jak widzimy na ulicach, to praktycznie jesteśmy tutaj jedynymi turystami, takimi europejskimi. Większość turystów to tutaj są właściwie turyści z Azji, czyli z Wietnamu albo z Chin przyjeżdżają. I są to raczej takie zorganizowane wycieczki. Jest tutaj trochę hoteli, ale nie ma tu jakiegoś dużego wyboru takich rzeczy. A my sobie właśnie idziemy na lokalny targ. Jeżeli ktoś chce zobaczyć taki Laos, taki prawdziwy, żywy, nieturystyczny, to Pont-Savant jeszcze jest takim miastem, gdzie można zobaczyć tutaj ludzi, którzy nie żyją z turystyki. A miasto to jest w sumie głównie miasto usługowe. Tutaj ludzie żyją z handlu, żyją z bydła. O, zobaczcie tą krowę, Jezus, jak podżera komuś kwiatki. O Jezus, naklęcząco. Co za krowa. Albo krowy, albo bawoły, albo kuniki, albo indory. Zobaczcie, jak indory się godowo tak napuszają. No to wszystko. Są tutaj też kopalnie, żyją z wykopywania rzeczy. Wydobywania. Co? Wydobywania. Wydobywania różnych surowców. Dużo osób się dorobiło tutaj, chociażby na tym zbieraniu odłamków tych bomb i przetapianiu tych odłamków bomb na metale, sprzedawanie tych metali, sprzedawanie tych surowców, w których były pokonstruowane te bomby. Więc dużo osób się tutaj dorobiło właśnie w tych wczesnych czasach powojennych. No i założyło jakieś tutaj swoje biznesy. Jeżeli chodzi o jakieś turystyczne miejsca, no to wszystkie turystyczne miejsca tak naprawdę widzieliście w poprzednim odcinku, więc no tutaj ta turystyka nie jest taka rozwinięta. Tutaj też jak jest to stolica prowincji, no to tych urzędów tutaj trochę jest, więc jakby są, no wiadomo, policjantami, żołnierzami. Zatrzymała nas policja, sprawdzają dokumenty. A my nie mamy dokumentów od skuterka. Okej. Panowie zabronili nagrywać akurat, ale... 100 000. Jeszcze ewentualnie pracują w tej organizacji MAG, która zajmuje się rozbrajaniem, odminowywaniem tych wszystkich pól, na które spadły te bomby. Można powiedzieć, że odminowują, jak to są chyba bomby? Już jesteśmy tak de facto drugi raz na tym targowisku. Pierwszego dnia byliśmy po godzinie 16 i tutaj było bardzo tłoczno i hałaśliwie. Było bardzo dużo osób. Teraz będzie spokojniej. Zuza dzisiaj uczy się nagrywać przebitki, więc będzie petarda. Będzie. Tutaj pani będziemy zjeść kiełbasę, ale to musimy poczekać do 16, bo tu wygląda dobrze ta kiełbasa. No bo jeden z przysmaków Laosu to jest właśnie jakaś ich lokalna kiełbasa. Jeszcze nie mieliśmy wcześniej okazji tego spróbować, więc może dzisiaj jakąś upolujemy dobrą i sprawdzimy ją. Ale ryby. Pod kątem jedzenia Laos nas nie zachwycił jakoś nadmiernie. W sensie, na pewno mnie. Ja lubię laotańską kuchnię, ale ja nie wiem, czy ona jest do końca laotańska, ale na przykład te saigonki super mi podeszły. Te zupy też są dobre, mi bardzo smakują i bardzo mi też smakuje ta sałatka z tą fasolką i ta fasolka jest super. Ale tak to, no to jakiś ryż z mięsem, no to tak jak wszędzie, nie? To taka... Ich dieta w 80% składa się tak naprawdę z ryżu i wszystko się opiera na ryżu, ewentualnie na makaronie. I na przykład na terenach wiejskich jest bardzo duży problem, jeżeli chodzi o dzieciaki, bo są niedożywione przez to. W sensie nie są w stanie dostarczyć przez to odpowiednią ilość i odpowiedniej jakości składniki odżywcze. No a cała kuchnia laotańska, z uwagi na to, że mają bardzo słabą gospodarkę, w sensie taką lokalną, wewnętrzną, nie mogą prowadzić za bardzo dużo upraw i tak dalej, przez to, że te tereny są zaminowane i nie mogą ich zagospodarować, to oni się opierają na importowanych produktach i wiele dań w ogóle, które są tutaj serwowane, są tak naprawdę daniami, które nie są lokalnymi przysmakami. Wiecie, jak tutaj się gotuje?
są takie, właśnie akurat mieliśmy takie stoisko. To jest na przykład taki... To jest taka gazówka bez gazu, nie wiem jak to powiedzieć. Kuchenka, o! Taka kuchenka bez gazu i tu się normalnie wsypuje i zapala i tu jest płomień. Tutaj się od spodu wsypuje drewno i tutaj się rozpala. Tu dużo osób to stosuje, no bo tutaj dużo osób nie ma żadnej do gazu i oni w ogóle mają taką kulturę tutaj gotowania na otwartym ogniu, o czym już wspominałam. Nie wiem, czy ja dam radę tutaj wejść jeszcze raz, bo ja już czuję ten zapach, który mnie zniedobrze. Możemy od drugiej strony spróbować, bo tutaj akurat to wiedzę, co takie. Dzieje, dobra. Za chwilę wejdziemy do centrum takiego, gdzie są wszystkie stoiska, ale przez to, że to jest pomieszczenie zadaszone i generalnie zamknięte, to intensywność zapachu i ich mieszanina, to nie jest aromacik dobry dla naszych nosów. Dzisiaj to chyba nie dam rady tam wejść, nie wiem, zobacz. Może zrobię to dla naszych widzów. Proszę docenić i donatować albo subskrybować. Musi być 10 więcej subskrybentów za to, że wejdę do tego. A to są pampuchy i te pampuchy generalnie kosztują 5000 za jedną pampuchę i kupujemy? One wewnątrz mają jajko, makaron, cebulkę. Mi średnio podchodzą, są dosyć mdłe w smaku ostatecznie, no ale są tanie. I takie rybki można kupić, tam są świeże. Nie mam pojęcia co to jest, ale to jest żywe i wygląda na jakieś węże. Może to są węgorze? Węże? Wygląda okropnie dosyć, nie? Tutaj są pistacje, a tam można kupić kaczuchy. A w tych liściach jest na przykład zawinięty ryż. W tych akurat chyba nie są zawinięte. Ale możemy kupić, zobaczyć co jest zawinięte. No chcę kupić, ale pani chyba jest trochę przerażona. A tam są jakieś duże takie coś dziwnego. A czy to nie jest chyba? No. I jedno takie kosztuje 5000. A tak. Boję się, chyba mi wyskoczy jakieś. To jest coś. A może to jest kukurydza? No. Bo taki ma kolor. A jest ale taki... Taki niedobry. No to jest ugotowana kukurydza na paczkę zrobiona, bo to nie jest surowa. Ugotowana? Ale trochę smakuje rybą. No jest właśnie inna. Boję się, że to jest z rybą. No nie będzie to moim przysmakiem. Daj, wchodzimy do śmierdziacha. Tutaj już tak nie śmierdzi od tej strony, bo tutaj są takie przyprawy, warzywa, owoce. Tu jest wszystko posegregowane. A ciekawe, kim te panie są po prawej stronie, że chodzą z takimi kartkami i ich weryfikują. No, czyli są na 200. Łe, no to cały czas miałam tam. Byłaś w oświetlonych miejscach. A tutaj panie sobie robią karaoke. Bo zaczęło tak pachnieć. Mamy tutaj medycynę chińską, może Suza sobie kupi jakiś premik albo wziewik. Generalnie mam takie wrażenie, że tutaj osoby, które są w starszym wieku, na pewno by się odnalazły na takich marketach i w takim mieście. Bo tutaj się chodzi tak od stoiska do stoiska, kupuje tak po jednej rzeczy. I tak samo jest w tych sklepach spożywczych, że oni mają jeden rodzaj danego gatunku produktu. I jak nie ma w tym sklepie, to idziesz do następnego. I tak chodzisz od sklepu do sklepu, od straganu do straganu. Poza tym, nie można za bardzo z nimi skomunikować, nawet przez Google Tłumacz, bo nie za bardzo rozumieją, a Google Tłumacz nie za bardzo też ogarnia. Ciekawe, nie wiemy, co to jest. No ma konsystencję taką bardziej syropową niż taką płynną. Bo miód to raczej nie jest, ale syrop z jakiegoś kwiata, z jakiejś rośliny może być. No i tak będziemy tak gadać. To jest taki odcinek na gdybanie. Co to jest? A tutaj są wielkie słoje z miodem. Tutaj nawet widać, że są plastry. 1 do 100. Poszukujemy jakichś najdziwniejszych rzeczy na tym straganie. Zobaczymy, co znajdzie dziwniejszą rzecz. Znaleźliśmy kawałki skóry z włosami i chyba to jest świnia. Albo krowa. O, tutaj są też świeżo robione. No dobrze wyglądają. Kiełbaski, no dobrze wyglądają. Wielkie to nie wyglądały tak dobrze. A to jest mleko, a to są prawdziwe mleka. Mleko od kóz i krów. To masło z takiego mleka było najlepsze w kół. A tu raciczki? Tutaj ludzie też grillują. O, ludzie się na nas patrzą jak nagrywamy. O, makaron tutaj można kupić gotowy, ryżowy. Możemy zobaczyć co to jest? To jest rajs chyba? Jedliśmy na żaby. Nie wiem, czy to do jedzenia jest. Patrząc na to, że to jest była kolonia francuska, to może nauczyli się jej żaby. Ja nie jestem już tak zaawansowana w rozpoznawaniu, czy to żaby, czy nie. To są larwy w środku. Tutaj jest osa, no. O,
ale okropieństwo. Ale po co to ludzie kupują? Takie słodkości też tu można dostać. Generalnie często nie smakują tak dobrze, jak wyglądają. Tutaj panie sprzedają mięso, ale to jest takie... Takie kawały mięsa są masakra. Trochę j***ie, trochę bardzo. Ja nie mogę wytrzymać. Zdecydowanie najlepszą częścią tego targowiska jest część z przyprawami i z roślinami. Mięso to ja tutaj tak nie. Ta fasolka jest bardzo dobra i my ją zawsze pokrojoną dostajemy. Ona jest bardzo dobra jest ta fasolka. O, krewety można kupić, osmiernice, ale to chyba są importowane rzeczy, no bo co? Skąd to? No a poza tym budynkiem, no to są takie rzeczy typowo codziennego użytku, jakieś mydła, szampony, ciuchy, no i żywe zwierzęta, bo w środku nie ma żywych zwierząt, w środku są tylko martwe. Takie zwierzęta bez duszy. I kupiliśmy to coś, oto pokażemy wam teraz, co kupiliśmy. Czekajcie, bo ja się mam tyle już siat. Obstawiam, że to jest ryż, że to jest ten sticky rice. Będzie sam liść. I to będzie liść w liściu? Matryoszka to się nazywało? No. Będą liście w liście. Aż się k***a boję to otwierać teraz. Czemu to jest liść w liściu? To są same liście. Ej. Sprzedali nam wydmuszkę? Nie, coś tu jest. Z cebulą. Pan śniesz troszkę? Nie, no chyba cię koło wolała, Co? To chyba ty! Dlatego to jest tak zawinięte, żeby nie śmierdziało. No nie są to kraje, gdzie chciałbym próbować surowego mięsa. Ludzie chyba nas patrzą teraz, nie? I mówią, kurwa, co za kupki? Kupki kupiły, kurwa, i teraz sprawdzają, co kupiły. Kurwa, nie wiedzą, co kupują? Nie wiemy, proszę państwa, co kupujemy. Bo jakby ktoś tu jeszcze nam był w stanie powiedzieć. Ale oni też często nie umieją pisać i oni nawet i czytać, ale chociaż w liczby potrafią. Generalnie na targu byliśmy trochę sensacją. Ja strasznie nie lubię, jak się tak ludzie na mnie patrzą. Ja rozumiem, że oni się patrzą, ale strasznie mnie to krępuje. No i oni chyba też przez to, że oni, ja jestem skrępowana, oni są skrępowani, tak trochę nie możemy zabrać tego języka, nie możemy się dogadać z nimi. No i kupiliśmy surowe mięso z cebulą. Myśląc, że to jest prawdopodobnie sticky rice. Bo często w takim bambusie kupowaliśmy po prostu sticky rice. Bartek mnie teraz przeprowadza przez jezdnię. Mało tutaj jest aut, więc... Ale ładnie tęczę widać. Ale skąd ta tęcza? Przecież tu nie ma żadnych chmur. Skąd się biorą tęcze? Nie no, ale chodzi o to, że nie pada. Skąd taka tęcza? No i można tutaj kupić takie rzeczy jak grillowane szczury, surowe. Są jakieś łasice czy coś? Łasice albo wiewiórki. Ale takie ogonki by miały wiewiórki. I ślimak. No i ślimaczki można kupić. Takie ślimaczki. Takich rzeczy raczej na pewno nie można dostać w Polsce. Już sanepid wypukał, nie? A, sanepid jak sanepid. Ludzie chyba by tego nawet nie kupili. Po prostu. Za 50 tysięcy są spodnie, ale takiego materiału, takiego... Idziemy teraz w końcu zjeść tą kiełbasę. A co zobaczymy, co pani ma? A pani ma same ryby. Właśnie wyglądają te ryby. O, a tu można kupić takie gotowe makarony. Ale idziemy po kiełbasę. Idziemy najpierw po kiełbasę. Kiełbasa jest ważniejsza. Poczekaj. 10 tysięcy. No to weźmiemy jedną, nie? No i pani nam właśnie grilluje tutaj kiełbaskę. Tam pani kupiła rybę i zapłaciła takim złotym banknotem za dużą rybę. Nie wiem, ile to może być. No to może być 50 tysięcy. A taką lujówę. Taką lujówę? I próbujemy, proszę państwa.
pachnie jak świnia. No pani tam miała mięso świni później, więc... Jak? Generalnie jest dobra. Tak? Dobra? Nie jest to nasza polska, ale to jest taka sucha. Dobrze smakuje. Zaskakująco dobrze smakuje, nawet mi smakuje. Co jest naprawdę zaskoczeniem. Czyli jednak to nie jest mięso. Czyli to nie mięso. No smakuje trochę jak ser. Dobra. W sensie... To jest taki smak, że na dłuższą metę bym nie męczył. A w ogóle laotańskie jedzenie mnie męczy. Akurat kuchnia tam mnie nie urzeknie specjalnie. Ale dobra. Idę zobaczyć do takich rzeczy, co mnie interesują teraz. Czyli po papcie. A tu jest całe targowisko papci. Patrzcie, tam jest Stoma. Tom Jerry. Ale tu jest cała taka ulica papci. Idziemy zobaczyć, jakie są papcie. O, Louis Vuitton. Lacoste, proszę państwa. Ale jest strasznie. O, Balenciaga. Ale to jest źle napisane, nie? Balenciaga. A to ja jak ci piszę Balenciaga? Przez C, nie? Przez C, normalnie. Można tutaj dostać perełki. Po tych naszych całych kulinarnych wojażach idziemy na kolejne wojaże kulinarne, czyli idziemy, proszę państwa, jeść do restauracji tym razem. Jest dużo wieprzowiny, dużo kałamarnic i owoców morza. Ryż wieprzowy w kształcie gwiazdy. Ryż z brzucha wieprzowego. A pierwsze to jest wprowadź przód i tył. Wykałaczka. Skruszony ryż, też w morze. To jest duża prędkość. To są siwe włosy. To jest zmiażdżone o górę. To jest zmiażdżona papaja. No i tak sobie właśnie tłumaczy Google Translate. To jest to, o czym mówiliśmy przy okazji ostatniego odcinka, że to jest język tonalny i nie da się przetłumaczyć w Google. Co to są za pozycje, nie? Czasami zamawiamy na oko. A tutaj można kupić te robaki, ale nie wiem, która to jest pozycja. Te larwy takie. No i ostatecznie zamówiliśmy sobie tylko i wyłącznie taką sałatkę z ogórka, która smakuje jak ryba. I no ostatecznie jej nie jemy po prostu. I wyjdziemy zapłaciwszy bez jedzenia. No ja w Laosie mam mega problem, jeżeli chodzi o smak jedzenia. Mam wrażenie, że to nie jest pierwszej świeżości po prostu. I obojętnie gdzie nie byliśmy, to jedzenie jest takie... No nie, no nie gadaj, no w Wang Vieng dużo jedliśmy i Sajgonki dobre były, w Vientiane było mega dobrze i w Wang Vieng też jest okej. To trochę za dużo powiedziane, że się otruliśmy, ale odczuwaliśmy po prostu dyskomfort w jamie brzusznej. Ja na dwa dni byłem rozłożony, więc czy to jest dyskomfort? No to tak, ty byłeś rozłożony, no ale ja nie byłam rozłożona. Laos mi nie, pod względem jedzenia Laos mi nie przypada. Tylko w Vientiane było smugłe jedzenie, a dalej jest średnie. Nawet głodny nie jest tam. I nawet próbowaliśmy kurczaki z takiej sieciówki jak Five Star. My ją chyba poznaliśmy w Malezji. I te kurczaki też są średnie. Zuza swojego nie zjadł. Tutaj mamy kryzys. Nie możemy odnaleźć smaku. No i na każdym kroku wszelkie restauracje, domy i tak dalej przypominają nam, w jakim rejonie jesteśmy. Zuzka zapłaciła. Idziemy. A już próbowaliśmy jeść na straganach, próbowaliśmy jeść w takich bardzo lokalnych restauracjach, próbowaliśmy jeść no wszędzie, w sieciówkach i co? Ale wszędzie jest coś nie tak z tym jedzeniem, ja nie wiem. Pong Sa Van, my nigdy nie zjedliśmy takiego normalnego obiadu. Bo tu wszystko jest albo z owocami morza, których tutaj nie ma. W sensie oni są tak daleko od tego, że to wszystko jest importowane, więc to idzie tutaj kilkanaście godzin, więc to nie może być świeże. I oni w ogóle, może by sałatka... No ja jestem w wielkim szoku. Jak sałatka z ogórka może smakować jak ryba? No to jest najprostsze danie, czyli wystarczy skroić tego ogórka i go delikatnie doprawić, a on nadal jest niesmaczny, nie? Czyli oni musieli to robić w jakiejś wodzie z ryb. Nie mam zielonego pojęcia, ale ta sałatka smakowała jak ryby. Idę sobie kupić teraz pancake'a. Ale chociaż pampuchy mają dobre. Ja lubię te pampuchy.
Więc ja żyję na pankuchach i bułeczkach słodkich. I tym pozytywnym akcentem zachęcamy ten... Kończymy ten odcinek.